planie pana nowego filmu Siostra Miłosierdzia. Na początek zapytam o scenariusz. Wiem, że jest to scenariusz nagrodzony. W jakimś sensie pewnie jest, ale to nie jest ten scenariusz, który kręcimy. Myśmy jakieś 4 lata temu napisali scenariusz z Cezarem Harasimowiczem, który był kompletnie inny, był bardziej taki sensacyjno-dramatyczny, melodramatyczny. I o dziwo dostałem jakąś nagrodę, ale z tego scenariusza bardzo mało zostało. Teraz żeśmy przerobili to radykalnie. O czym zatem dzisiaj opowiada ta historia? O 2 kobietach. O młodej zakonnicy, która dowiaduje się, że jest pochodzenia żydowskiego. Jest w ogóle nowicjuszką, ma 19 lat, wychowała się w klasztorze jako sierota i jedzie spotkać swoją jedyną krewną, która przeżyła, która jest komunistką, taką intelektualną komunistką, która miała swój wielki moment za czasów stalinizmu, ma trochę krew na rękach, ale z drugiej strony jest skomplikowaną osobą, jest w jakimś sposób też ma swój urok, ma jakieś swoje demony własne i jest w jakimś sensie tragiczna. Paweł, jak sam o sobie mówi, jest dokumentalistą, który nie zwraca uwagi na rzeczywistość, co nie jest prawdą, dlatego że on zwraca ogromną uwagę na rzeczywistość, nawet na rzeczywistość stworzoną, na rzeczywistość filmową. Bo wszystkie, też jest to bardzo ciekawa, myślę, uwaga, że wszystkie dotychczasowe filmy Pawła to były filmy współczesne. Natomiast to jest pierwszy film, który jest filmem no, w jakiś sposób historycznym, bo rzecz się dzieje w 1961 roku. Czyli Paweł ma pewnego rodzaju utrudnioną obserwację rzeczywistości, ponieważ nie może się obrócić kamerą o 180 stopni, dlatego że ma jak gdyby przeniesiony w 1961 rok tylko pewien wycinek obszaru, na którym pracuje. Dlatego w tej zamkniętej, stworzonej przez nas rzeczywistości też dokonuje takich obserwacji dokumentalisty. I to jest bardzo interesujący sposób, bo jak ja to określam, i niezależnie okazuje się ja i jego producentka Zami, użyłyśmy tego samego określenia, że on pisze scenariusz kamerą. Czyli to, co jest na papierze, co jest wyjściowym punktem do tworzenia filmu dla wszystkich reżyserów, dla Pawła nie. Jego wszystkie dotychczasowe filmy powstawały na jakichś takich, na podstawie 20-30 stronicowych zapisków. Tu sukcesem było to, że powstał bardzo solidny, bardzo dobry, bardzo wysoko oceniany przez różne komisje scenariusz, ale nie ukrywam, że my teraz ten scenariusz jak gdyby przepisujemy. Do roli Wandy, czyli tej ciotki z komunistki, wybrałem Agatę Kuleszę, którą bardzo, bardzo lubię jako aktorkę, jako człowieka i która pasuje do roli świetnie i świetnie się w niej czuję. A na tą drugą młodą zakonnicę wybrałem dziewczynę, która jeszcze, młodą kobietę, która jeszcze w niczym nie grała i pewnie w ogóle nie chce być aktorką, ale po jakichś dłuższych poszukiwaniach wśród młodych aktorek, a tam chyba żeśmy z 400 czy 500 aktorek sprawdzili, czułem, że jeszcze nie mam tego, o co mi chodziło, aż pewnego dnia zadzwoniła do mnie Małgorzata Szumowska i powiedziała, że w jakiejś kawiarni w Warszawie zobaczyła dziewczynę, która mogłaby mi jakoś pasować, z wyglądu co najmniej. I przesłała mi iPhone'em fotografię Agaty Trzebuchowskiej, która u nas teraz jest. A na bohatera męskiego wybrałem Dawida Ogrodnika, który mi się bardzo podobał na naszym spotkaniu. Jeszcze nie widziałem wtedy jego filmu Jesteś Bogiem, ale po prostu przyszedł na ten casting i był taki jakiś naturalny, nienapuszony. Poza tym umie grać na saksofonie, a ma grać saksofonistę, więc akurat dobrze się złożyło. W Siostrze Miłosierdzia gram postać Lisa. To jest taki pseudonim, czyli chłopaka, który jest saksofonistą jazzowym, ma swój zespół jazzowy. No i właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie chłopaki próbują w piwnicy, gdzie jest, jak widać, bardzo zimno. Po raz kolejny grasz w filmie Pawła Pawlikowskiego. Może, czy mogłabyś porównać jakoś te 2 spotkania? Myślę, że te nasze 2 spotkania są odrobinę inne, no bo też jakby inne projekty. No ale łączy je coś wspólnego, że i do jednego i drugiego filmu Paweł dopisał mi rolę. W Kobiecie z tej dzielnicy była to większa rola, tutaj jest mniejsza, ale bardzo ciekawa, bo to jest rola wokalistki w zespole z lat 60., więc wykonuje tutaj 9 utworów z repertuaru Karin Stanek, Jimmy Joe, z repertuaru Heleny Majdaniec, Rudy Rydz, Portofino.
Nie płacz, kiedy odjadę. Jak przygotowywałaś się do tej roli? No, oczywiście dużo słuchania znowu muzyki, ale tym razem jazzowej, grania na saksofonie, bo nie gram na saksofonie na co dzień, tylko kończyłem klarnet w szkole muzycznej drugiego stopnia. No i samej tej postaci, którą już, ale to już robota w sumie wspólna z Pawłem. Ale to się tak oczywiście wszystko zmienia, no bo Paweł też od razu podmontowywuje tutaj film i też wie od razu też jakie uwagi dawać, w jaką stronę też tą postać pchać, więc to wszystko jest takie bardzo w sumie ruchome tutaj. Jak Paweł Pawlikowski pracuje? Jaki ma styl pracy? No jest ze sobą taką bardzo skoncentrowaną, opanowaną. Rzeczywiście daje takie bardzo konkretne uwagi. Bardzo dużo zmienia na planie. Ten scenariusz cały czas zmienia się, jakby jest w takim procesie. Tu oczywiście nie jestem cały czas w tym procesie, ale pamiętam, że jak jeszcze spotkaliśmy się pierwszy raz i dostałam scenariusz i minęło tam 2-3 lata i przeczytałam go teraz znowu, to zupełnie dwa różne scenariusze. Jeszcze w trakcie prób to się zmienia. Podobnie było w Kobiecie z Piątej Dzielnicy, że cały czas tam coś się zmieniało. Mieliśmy próby czytane z Itanem i jeszcze tak, i było też tak słucho muzycznie, bo bardzo dla niego ważny jest rytm i na ucho, aha, czy to... Nie, to jednak coś tu nie składa się rytmicznie i zmieniał, żeby wypracować taką najlepszą formę, czy też emocje, żeby się łatwo układały w tych scenach. Paweł pracuje chronologicznie. My nie kręcimy w tego filmu obiektami. Oczywiście tam, gdzie musimy, to tak, ale nawet sceny w danym obiekcie kręcimy chronologicznie. Czyli jeżeli byliśmy na wyjeździe w Pałacu Zamojskich w Klimontowie, gdzie kręciliśmy klasztor, to jeżeli kręciliśmy w kuchni, to nie kręciliśmy wszystkich scen w kuchni, tylko kręciliśmy sceny odbywające się w klasztorze chronologicznie. Czyli wszystko, co mogliśmy ustawić sekwencjami chronologicznie, tak było zrobione. Film będzie czarno-biały, będzie w formacie 3:4. Będzie też, jesteś dość specyficznie kadrowany. Format 3:3 daje nam bardzo duże możliwości, właśnie jeśli chodzi o kompozycję, kadrowanie, czyli nierzadko jest to na przykład bardzo dużo powietrza z góry. Gdzieś peryferyjnie umieszczamy bohaterów. Na początku wydawało nam się to trochę może dziwne, ale w tym momencie zaczęło to jakoś działać i w sumie w tej chwili to już jest bardzo intuicyjne. Jak się dzisiaj kręci w Polsce kino historyczne? No z trudem, bo Polska się strasznie zmieniła. Sama faktura kraju się tak zmieniła, że byłem zaskoczony. Jak jeździłem, szukałem obiektów, to byłem trochę przerażony. Jak tutaj odnaleźć ten świat, który mi się jakoś pamiętałem z wczesnego dzieciństwa. Więc to było trudne. No ale znaleźliśmy po jakichś długich poszukiwaniach, znaleźliśmy jakieś fajne fragmenty tu i ówdzie, na wsi, tutaj w Łodzi. Łódź się na szczęście się to za bardzo nie zmieniła. Gdzieś tam jedno z takich ciekawszych miejsc to na przykład jest miejsce, gdzie jest potańcówka w hotelu i w ogóle cały hotel, który realizujemy w kilku miejscach, ale wydaje mi się, że jest tam to bardzo wszystko spójne, właśnie takie wszystko czyste, geometryczne, oszczędne, o dziwnych kształtach, właśnie jakieś owale, jakieś eliptyczne schody. Pierwszym źródłem finansowania dla nas, myśleliśmy o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Zwróciliśmy się do Polskiego Instytutu, ale wiadomo było, że tych pieniędzy, nie zrobimy filmu za tylko i wyłącznie pieniądze z Instytutu. Zresztą nigdy nie robi się filmów tylko i wyłącznie za pieniądze Instytutu. W związku z tym zwróciliśmy się do Canal Plus, którzy i Canal Plus od razu wyraził chęć koprodukcji, nie tylko kupienia, ale koprodukcji tego filmu. Jak również znaleźliśmy koproducenta w Danii. Będziemy się ubiegać również o dofinansowanie z łódzkiego regionu, z łódzkiego regionalnego funduszu, ale to dopiero w przyszłym roku, ponieważ zostały nam zdjęcia do wykonania w przyszłym roku w Łodzi. Wobec tego i cały montaż, i część postprodukcji dźwiękowej odbywa się w Łodzi. Jeżeli nie dostalibyśmy pieniędzy z funduszu regionalnego, to i tak jesteśmy przygotowani na finansowanie, wtedy dofinansowanie tego, co nam brakuje, po prostu z funduszu opusu. Najtrudniejsze chyba jest to, że kamera się w ogóle nie rusza, oprócz kilku ujęć.
I są to bardzo długie, statyczne ujęcia, więc tutaj wszystko musi być bardzo dopracowane, ponieważ jeśli jest jakiś błąd, to to boli nie przez 5 sekund, ale przez 2 minuty na przykład. No i myślę, że druga taka najtrudniejsza rzecz to jest to, żeby w tych nieruchomych kadrach emocje pokazać, żeby sfotografować, złapać te emocje.